Halo Felieton. Przed mikrofonem Jarosław Gugała, dziennikarz, nauczyciel akademicki i dyplomata. Robert Lewandowski jest to krok od pobicia niepobitego od pół wieku rekordu zdobytych bramek w jednym sezonie Ligi Niemieckiej, zwanej u nas po staropolsku Bundesligą. W sezonie 1971-72 legenda niemieckiego futbolu Gerd Müller, podobnie jak Robert Lewandowski, związany w czasie swojej kariery piłkarskiej głównie z Bayernem Monachium, strzelił aż 40 bramek. Do dzisiaj nikt nawet poważnie się nie zbliżył do tego wyniku. No i wreszcie pojawił się śmiałek, który ma szansę odebrać Müllerowi koronę króla strzelców Bundesligi Wszechczasów. A jest nim kapitan polskiej reprezentacji, najbardziej bramkostrzelny polski piłkarz w historii Robert Lewandowski. Duma rozpiera serca Polaków, jak kraj, a nawet świat, długi, a szeroki. Wyczyny fenomenalnego chłopaka z Pruszkowa są miodem na zakompleksione, a jednocześnie dumne polskie serca. Dla opinii o Polsce i Polakach w Niemczech i na świecie Robert Lewandowski zrobił więcej niż wszystkie nasze agencje promocyjne razem wzięte. Oglądając jego wyczyny, możemy wypinać nasze nawet herlawe piersi i powtarzać, że Polak potrafi bo potrafi w tej chwili chyba najlepiej na świecie strzelać bramki i asystować kolegom. Jest niezawodnym snajperem, a na dodatek fantastycznym partnerem dla którego ważniejsza jest drużyna niż jego osobiste sukcesy. Słynni trenerzy, którzy z nim pracowali, powtarzają, że to najwyższej klasy profesjonalista. Trener niemieckiej reprezentacji powiedział kiedyś, że gdyby Robert był Niemcem, Niemcy wygrywaliby bez wątpienia wszystkie najważniejsze turnieje. Z punktu widzenia prezesów klubów również jest zawodnikiem idealnym. Nie sprawia żadnych problemów, jest zawsze perfekcyjnie przygotowany, nie jest konfliktowy i będąc przez dekadę na światowym topie, bardzo rzadko łapie kontuzję. No niestety w najważniejszym moment, momencie obecnego sezonu Robert Lewandowski doznał poważnej kontuzji, która nie omal pozbawiła go szans na powicie legendarnego wyniku garda Müllera. Po reprezentacyjnym meczu z piłkarskim kopciuszkiem, jakim jest drużyna malutkiej Andory, musiał pauzować pięć spotkań w Bundeslidze. Na szczęście wrócił na tarczy i to fatalne doświadczenie nie będzie chyba miało na szczęście większego znaczenia w pokonaniu rekordu Millera. Najwyższą cenę za nieszczęsny mecz polskiej reprezentacji z Andorą zapłacił Bayern, który bez Roberta Lewandowskiego przegrał półfinał Ligi Mistrzów z francuskim Paris Saint Germain. W chwili, gdy pisze ten felieton, Robert Lewandowski jest tylko o jedną bramkę od historycznego futbolowego panteonu. No i wierzę oraz życzę mu sukcesu i ustanowienia nowego rekordu Bundesligi, który przetrwa co najmniej kolejne 50 lat. Jako rodak Roberta też czuję się dowartościowany, no i rozpiera mnie duma z jego niezwykłych osiągnięć. Jednocześnie jednak wiem, że prawdziwym, głębokim powodem do dumy byłoby. Gdyby to grający w Ekstraklasie, kapitan reprezentacji Niemiec walczył o pobicie wspaniałego rekordu polskiego piłkarza. Robert Lewandowski robi wszystko, co w obecnych warunkach może zrobić i wierzę, że mu się uda. W pełni zasłużoną dumę będziemy mogli poczuć jednak dopiero wtedy, gdy Ekstraklasa osiągnie poziom porównywalny z Bundesligą i będzie dawała najwybitniejszym piłkarzom z całego świata szansę osiągania prawdziwych, światowych sukcesów. Niestety trudno wyobrazić sobie, kiedy coś takiego mogłoby nastąpić. A póki co trzymajmy kciuki za Roberta i jego sukcesy, do których my, Polacy, mamy prawo, na razie, tylko dlatego, że jest on naszym rodakiem. Od poniedziałku do soboty zapraszamy Państwa do spędzania czasu z Halo Radio. 15 autorek i autorów cyklicznych programów oraz 35 felietonistek i felietonistów. Tylko w Halo Radio, które mówi wszystko.